Siemano, witam wszystkich gorąco, ja jestem Bonkol, a dzisiaj zobaczymy, czym jest Nvidia Shield. Jest to już kolejna odsłona tego urządzenia. Dzięki firmie Nvidia będę mógł sobie po prostu podpiąć pod mój telewizor, który niestety nie jest zbyt nowym sprzętem. No i właśnie, czym jest ten sprzęt? Nvidia Shield, jak widzicie, jest tutaj pad, jest tutaj ten główny Shield, czyli komputer oraz jeszcze dodatkowo taki pilot. Jest to urządzenie, które po podpięciu do telewizora tworzy z naszego telewizora lepszy telewizor, to znaczy taki super smart TV. I niezależnie czy macie nowy telewizor, bez opcji smart, bez dostępu do internetu, czy też nowy, robi z niego po prostu jeszcze lepszą maszynę. I nie dość, że możecie wtedy korzystać z aplikacji, możecie oglądać seriale, filmy i tak dalej, surfować po internecie, to możecie po prostu grać w gry. A jak to działa, zobaczymy. Pierw zobaczymy, co kryje się wewnątrz tego opakowania. Tutaj widzicie zawartość opakowania. Oczywiście cztery sprzęty, dodatkowo specyfikacja. Gdyby ktoś był zainteresowany, sobie może przeczytać. A zobaczmy, co w środku. I tak wygląda wewnątrz. Mamy oczywiście Shielda, dodatkowo jeszcze tutaj jest widoczny pilot. Same urządzenie Shield nie jest zbyt duże, wygląda całkiem spoko, jest bardzo lekkie. Będziemy go używać w pozycji leżącej, ale można dokupić jeszcze taką podstawkę. Wtedy w stojącej pozycji nawet bardzo fajnie się prezentuje. Tak wygląda pilot i pilot jest o tyle fajnym urządzeniem, iż mamy tutaj wbudowanego pada, czyli góra, lewo, prawo, dół. Oczywiście środkowy przycisk, tym wszystkim nawigujemy. Dodatkowo mamy jeszcze przycisk taki właśnie z mikrofonem i prosta sprawa. Surfujemy po internecie, wciskamy, mówimy gra o tron. No i nam szuka. I tyle. Nie musimy się bawić wpisywanie na klawiaturze, a tutaj mamy taki niewidoczny dotykowy panel w góra, dół, czyli głośniej, ciszej. Bardzo fajny i leciutki sprzęt. Ale to jeszcze nie wszystko, bo w środku mamy pada i to jest, tak jak powiedziałem, pad już tej drugiej generacji. On troszkę wygląda futurystycznie i jest zdecydowanie lepszy od swojego poprzednika, ponieważ ten poprzedni pad był naprawdę taki masywny i troszkę nieporęczny. Tutaj mamy zasilacz i pod spodem jeszcze mamy kabelki USB i to powinno nam wszystko starczyć. Jeżeli chodzi o pada, wygląda całkiem spoko, tak jak powiedziałem. Wygląda nawet, tak jak powiedziałem, też futurystycznie, bo mamy tutaj takie różnego rodzaju ścięcia, tak stylizowane na taką bryłę, na taki kryształ. No i oczywiście, no nie trudno się domyślać. On troszkę jest podobny do takiego pada, powiedzmy, xboxowego, no ale jednak mamy tutaj te dwa psztyczki na równo, nie są na ukoś. To co? Lecimy podłączyć. Jak widzicie, w tym momencie udało mi się już podłączyć. Bardzo proste jest to podłączenie, wystarczy podłączyć kablem HDMI. Dodatkowo podpinamy sobie internet, no i zasilanie. I to wszystko. W tym momencie oczywiście prosta konfiguracja. Ściągamy najnowszą wersję sterownika, najnowszy system operacyjny i za chwileczkę będziemy mogli korzystać z naszego Shielda, z naszego telewizora i zobaczymy przykładowe opcje. Jak widzicie, udało nam się wszystko tutaj uruchomić, więc teraz możemy korzystać z naszego Shielda. I podstawowe aplikacje, które są zainstalowane. Google Play Movies, tutaj mamy YouTube'a, Netflixa, muzykę, Amazon i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to oczywiście możemy też dostosować. Pamiętajcie, że to jest Android. Taki troszkę inny Android, przystosowany właśnie pod tego Shielda. Ale co jest najfajniejsze? Tak jak powiedziałem, nie musimy używać klawiatury. Na przykład wchodzimy sobie na YouTube'a. No i tutaj mamy oczywiście stronę główną. Chcemy wyszukać na przykład film Bonkola. No to wciskamy tutaj dodatkowo na naszym pilocie Bonkol YouTube. No i w tym momencie już mamy moje filmy, tak? Jakieś tam ostatnie filmiki z My Summer Car i tak dalej, i tak dalej. No i to jest bardzo fajna opcja do nawigowania, także surfowanie na pewno całkiem spoko. Ale myślę, że najbardziej Was tutaj zaciekawiły gry i Nvidia Games. To jest aplikacja, dzięki której możemy po prostu grać. Mamy także gry androidowe, mamy darmowe gry, które możemy już bezpośrednio wypróbować tutaj na naszym Shieldzie. Działa to w ten sposób, że te gry nie są w żaden sposób instalowane. One są streamowane z serwera, więc praktycznie nie musimy tutaj żadnej pamięci zapełniać, nic instalować. To się wszystko dzieje przez internet. To jest po prostu streaming. I w ten sam sposób możemy sobie oczywiście korzystać z naszego komputera. Na naszym komputerze odpalamy, powiedzmy, Wiedźmina, a siedząc w innym pokoju, czy nawet powiedzmy dwa piętra wyżej, możemy grać na naszym telewizorze, więc tam wtedy opóźnienia praktycznie, że nie ma. Jak widzicie, tutaj możemy kupić sobie Wiedźmina, Mad Maxa i tak dalej. Gierki są do kupienia, są też różne promocje. Fajna rzecz. Może odpalimy coś.
Jak widzicie, moi drodzy, już mam zainstalowaną grę. Jest to akurat gra, jakaś wyścigówka. Darmowa gra i to jest gra androidowa. Działa to w ten sposób, że gdybyśmy grali na naszym urządzeniu androidowym, to ta gra po prostu działałaby na ekran dotykowy. W momencie, kiedy my ją zainstalujemy na Shieldzie, dociąga nam bardzo duży patch, oczywiście grafiki w pełnej rozdzielczości Full HD, a nawet i może 4K, żebyśmy mogli się cieszyć właśnie grą na naszym Shieldzie. Jak widzicie, nie za bardzo mi tutaj idzie, ale to jest prosty przykład oczywiście jakiejś gry darmowej, którą możemy wykorzystać na naszym Nvidia Shield. Jak widzicie, możemy także pograć w takie prostsze gry. To jest typowa taka gierka na Androida, ale całkiem fajnie się gra na padzie. Tak wygląda ten pad z bliska. Jak widzicie, ma dodatkowe przyciski. Mamy także funkcyjne. Mamy także taki specjalny przycisk do aktywowania mikrofonu. I teraz mówię do mikrofonu. Jak widzicie, tutaj na ekranie od razu nam wyszukało tą frazę, bo tu jest wbudowany mikrofon. Dodatkowo mamy także gniazdo na słuchawki, także możemy spokojnie sobie bez kabli grać, bezprzewodowo, na tapczanie. Nawet jeżeli ktoś obok w pokoju śpi, to my spokojnie możemy rozkoszować się, powiedzmy, dźwiękami z filmu, z gry albo po prostu muzyką. Także naprawdę padzik jest fajnie wykonany, fajnie leży w dłoni i dodatkowo elegancko się prezentuje. Jak widzicie, aplikacje też możemy oczywiście ze sklepu Play, czyli Google. Tutaj mamy androidowskie aplikacje i bawimy się, kupujemy czy też ściągamy darmowe. Dowolność totalna. Podstawowe, powiedzmy jakieś Netflixowe, to nam też się przydadzą. Także jeżeli chcemy sobie pooglądać, powiedzmy, Netflixa, no to sobie po prostu go odpalamy i oglądamy. Nic prostszego. Podsumowując, urządzenie Nvidia Shield dla mnie jest po prostu wygodą. Do tej pory ten telewizor, który jak widzicie, nie dość, że jest mały, dodatkowo nie posiada żadnej karty Wi-Fi, nie posiada także opcji Smart TV, teraz stał się w końcu takim, powiedzmy, multimedialnym centrum mojego salonu. I mamy tutaj pada, mamy pilot, mamy ten cały komputerek, oczywiście ten Shield, dzięki któremu nasz telewizor nie dość, że stał się fajną, powiedzmy, fajnym odtwarzaczem filmów czy seriali. Dodatkowo możemy przeglądać internet i oczywiście grać. To jest coś, co na pewno się przyda każdemu, kto spędza dużo czasu w salonie czy też w swoim pokoju, mając fajny telewizor. Tyle w tym temacie. Jeżeli Wam się materiał podobał, oczywiście możecie zalajkować i zasubskrybować, a jeżeli jesteście zainteresowani takim oto sprzętem, ile on kosztuje, gdzie można go kupić i dokładnie co on potrafi, zachęcam, w opisie znajdziecie link, tam sobie przeczytacie i zobaczycie. Ja ze swojej strony dziękuję, do zobaczenia, cześć!